Siemanko, witajcie na kanale Git. Z wami dzisiaj Doman, Burzyk i kolejna propozycja gamingowych słuchawek, tym razem już z dużo wyższej półki niż modele, które mieliśmy wielokrotnie okazję testować. Mam na myśli przede wszystkim półkę cenową, ale o tym dowiecie się na koniec naszego materiału. Razer Tiamat 2.2 V2, czyli druga generacja, pierwsza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Teraz Razer postanowił usprawnić troszkę ten konkretny model. Jest też dostępna wersja Tiamatów z systemem 7.1, ale one kosztują prawie dwa razy więcej. Mhm. Zaczniemy od tańszej propozycji i zobaczymy, jak ona się spisuje. Może kiedyś przyjdzie czas na tę droższą. Już na pudełku zauważycie wizualizację tych słuchawek. Gdy odwrócimy pudełeczko, to troszkę więcej informacji o tym modelu, o zapleczu technologicznym, bo jest tutaj kilka naprawdę interesujących rozwiązań, a jeszcze gdy dostaniemy się na spód opakowania, tam szczegółowa specyfikacja odnosząca się do przetworników między innymi, a mamy tutaj cztery przetworniki łącznie, po dwa na jedno ucho i to jest naprawdę mocna ciekawostka. Odkładamy pudełeczko, może z tej strony niech sobie tam leży i od razu zaprezentujemy Wam Tiamaty 2.2 V2. Dosyć skomplikowana nazwa. Mamy nadzieję, że jej nie przekręcimy. Słuchawki, które przyjechały do nas oczywiście ze standardowym zestawem. W środku znajdziemy tylko i wyłącznie ten model. Instrukcję obsługi. Przewód ma 1,3 metra. Ten, który jest z czteropinowym wtykiem dostępny. Jackiem czteropinowym. Mhm. Ale mamy też dwumetrową przedłużkę z podziałem na mikrofon. Tutaj z podziałem na mikrofon i słuchawki, gdybyśmy chcieli sobie na przykład w laptopie, w PC-cie rozdzielić, ale ostatnio coraz częściej w laptopach mamy już na przykład do czynienia z wejściami na takie czteropinowce, gdzie mamy już jedno gniazdo do słuchawek i mikrofonu. Ja też mam taką kartę dźwiękową w swoim komputerze, więc nie muszę z tej przedłużki korzystać. Chyba, że byłoby zbyt krótko, no to wtedy wypadałoby z niej skorzystać. Są kompatybilne nie tylko z PC-tami, bo z powodzeniem działają też w PlayStation 4. I da się je wykorzystać do Xbox One, z tym, że może być potrzebny odpowiednie urządzenie, adapter, ale zapewnia Razer, że będą działały. Razer też reklamował te słuchawki jako idealnie kompatybilne z Nintendo Switchem. Do Nintendo żadnych przejściówek nie musimy mieć, podpinamy tylko, będzie nam hulało. Ty na przykład do PS Vita swoje na pewno też. Piąć i też by podobno było należycie. Smartfony również. Smartfony też jak najbardziej, dzięki temu, że mamy taki wtyk, ale dobra, słuchajcie. Od razu też zdradzę Wam, że to są pierwsze słuchawki gamingowe, które testuję. Nie no, może drugie. Które były pierwsze? Cloudy od HyperX-a. Drugie gamingowe słuchawki w mojej karierze, które nawet powiedziałbym, że lepiej sprawdzają się w muzyce niż w grach. Ale o tym też szczegóły za chwilkę. Ważą 390 gramów. Według niektórych jest to model trochę za ciężki dla osób z małymi czaszkami. Ja na szczęście mam łeb jak sklep, banie wielką jak cholera. Więc... I silną szyję. I silną szyję, więc ja... Wczoraj graliśmy w Wildlands'y zresztą ponad półtorej godziny. Ja miałem cały czas te słuchawki na głowie. I słuchajcie, nawet ich nie czułem. Ale ludzie, którzy grają profesjonalnie, grają po 8 godzin dziennie. No dobrze, ale jakbym grał dłużej, też bym nie czuł, bo dłużej je miałem na głowie przed graniem i po graniu. Więc razem to były ze 3 godziny przynajmniej. Cały czas, bez ściągania z głowy i pomimo tego, że te słuchawki mają skórzane nauszniki i niestety... Imitację skóry, taka gruba skóra, która nie powinna nam się wycierać, to nie mamy w zestawie żadnych wymiennych, na przykład welurowych, a przydałyby się takie, bo każdy może mieć różne upodobania, a słuchawki swoje kosztują, więc Razer powinien moim zdaniem... dorzucić. O to zadbać i to... Ale są wymienne. Dorzucić. Słuchawki wykonane z tworzywa sztucznego, nie wyglądają tandetnie, są bardzo delikatne, jeżeli chodzi o charakterystykę i co ciekawe, nie są nigdzie podświetlane. Nawet to logo Razera nam się na zielono nie podświetla. Bardzo delikatne. Stonowane. Stonowane i też taki design troszkę nietypowy, bo mocno prostokątne są te nauszniki. Z drugiej jednak strony pewnie musiały być takie, by można było tutaj zastosować cztery łącznie 50 mm przetworniki, które kryją się we wnętrzu. Dzięki temu, że są takie głębokie te muszle i duże, to nawet jak ktoś będzie miał większe ucho, to spokojnie tutaj wciśnie. Pełne ucho wejdzie, całe ucho otoczy nam słuchawka. Tak, i nigdzie nie uciska, to tak, jest ważne. Nigdzie nie uciskają, naprawdę. Mimo tego, że troszkę ważą, to nie uciskają. I też bardzo wygodnie dopasowują się do kształtu naszej głowy. Mamy taki jak w słuchawkach muzycznych, takie dopasowanie do czaszki jak w słuchawkach muzycznych. Metalowy pałąk plus taka regulująca miękka tkanina. Od spodu siateczka. Niektórzy mówią na to siateczka sportowa.
ma zapobiegać potliwości czaszki, nawet na twojej łysej głowie nie powinno się pocić. Właściwie łysa głowa się mniej poci. Nie wiem. A na górze już mamy skórę z logo Razera. Wszystko wykonane naprawdę bardzo fajnie. I podejrzewam też, że dzięki temu, że mamy tutaj trochę metalowych elementów, po dłuższym czasie słuchawki nie powinny nam się raczej zniszczyć, nawet gdy jakoś szybko, energicznie będziemy je zdejmować, może rzucać, nam spadną, upadną. No może ten mechanizm, bo są to słuchawki obrotowe, jak widzicie. Mhm. Za mocno przekręcicie i... I wygodniej w transporcie. I wygodniej w transporcie. Możemy sobie dzięki temu, że są to słuchawki obrotowe, je przewozić. No i też fajniej będą się dopasowywać. Jak sobie je już na głowę założymy, to może to zaprezentuję. Jak sobie na głowę założymy... O, proszę bardzo. Jak tam ładnie nachodzą na czaszkę i się trzymają, nawet jak mocniej machamy głową. I fajne jest to w tych słuchawkach, że nawet w okularach nie ma problemu, nic nas nie będzie uciskało, bo zobacz, że tutaj są tylko w górnej części poduszek obramówki od okularów i nie uciska nic. I jeszcze jedna ważna kwestia, nie odstają tutaj. A często niestety słuchawki o takim kształcie mogą nam tutaj troszkę odstawać. I przez to nie będziemy idealnie odcięci od otoczenia, a słuchawki Razera Tiamaty od otoczenia nas odcinają, nawet gdy jeszcze nie gra muzyka. Przewód w nylonowym oplocie. O mikrofonie jeszcze nic nie powiedziałem. Za chwilę powiem. Przewód z pilotem. Mamy tutaj regulację głośności i wyłącznik mikrofonu. I zaraz przejdę do mikrofonu, bo niektórzy pewnie sądziliby, że tak jak w niektórych gamingowcach, jak sobie tak strykniemy mikrofon, powinien nam się wyłączać. Tutaj tylko i wyłącznie przyciskiem. Mikrofon, który jest jednokierunkowy. Mikrofon, którego... No nie troszeczkę możemy, można regulować, ale nie za mocno. Troszeczkę można, ale nie za mocno. I niestety nie jest to mikrofon świetnej jakości, jak spodziewałem się, że może być w Razerach. Dogadać się mogliśmy, słyszeliście mnie dobrze, nie, ale też bez szału. Nie masz jakiejś pięknej barwy głosu w nim, ale absolutnie nic nie trzeszczy, nic nie zbiera tego, czego nie powinien, tylko i wyłącznie twoje komendy głosowe się pojawiały. No to najważniejsze. Czyli ulecz mnie, ulecz mnie! Gramy w Wildlands, a ja często padam. I jeszcze na jednej z muszli przełącznik, który uruchamia dodatkową parę przetworników, bardziej basowych, dzięki temu te niskie tony naprawdę będą się tutaj mocno odcinać i będziemy je słyszeć. Pierwszy raz spotykam się z tak wygodnym mechanizmem demontażu gąbeczki, muszli. Bardzo wygodnie możemy to ściągnąć i z powrotem nałożyć, jakby był jeszcze wymienny w zestawie, byłoby fajnie. Od razu zauważymy, gdy uzyskamy dostęp do tego elementu, że mamy tutaj dwa 50, to znaczy do tego jakoś tak super nie zauważymy, ale tutaj mamy dwa 50 mm przetworniki. Rzadko się tak zdarza, że mamy dwa na jedno ucho, zazwyczaj jeden 40-50 mm. Są to przetworniki dynamiczne, powlekane tytanem. Mm, proszę pana. To dobrze wróży. Z tego co wiem, to jeden z nich jest z impedancją 32 ohmów, ten frontowy, a ten tylny z impedancją 16 ohmów. Zgadza się. No i to oczywiście będzie miało wpływ na charakterystykę brzmienia, bo skoro mówimy już o charakterystyce brzmienia, to pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz. Mikrofon jest jednokierunkowy i ma tutaj pasmo 100 Hz, 10 kHz. Jeszcze warto uzupełnić, że maksymalna moc wejściowa 50 mW. Tak, a stosunek sygnału do szumu mikrofonu to mniej niż 58 decybeli, więcej niż 58 decybeli, no ale to pewnie w okolicach tego będzie oscylowało. No i dobra, teraz słuchajcie, najważniejsze, ja sobie je w ogóle podepnę do smartfona, tym razem, nie podepnę do smartfona, bo nie mam ze sobą przejściówki. Możesz podpiąć do mojego smartfona. Ty nie masz smartfona. On ma iPhone, a my mamy smartfona. Wspominałem, że są to jedne z niewielu słuchawek, gamingowych słuchawek, które... No, w wielu sytuacjach lepiej będą pasować do muzyki, a nie do gier, chociaż do gier też się jak najbardziej nadają. Z racji, że po prostu je jackiem sobie wpinamy, nie mamy żadnego wirtualnego dźwięku, więc mimo tego, że cztery przetworniki słyszymy po prostu lewo, prawo, no ale to akurat nie powinien być minus, jeżeli ktoś jest nastawiony na produkcje typowo e-sportowe. O jakości brzmienia słów kilka, może najpierw o grach powiemy, za chwilę o muzyce, też uruchomię ci specjalne tryby. Gry, moi drodzy. Jeżeli jesteśmy nastawieni na rozrywkę, czyli chcemy słyszeć efektowne wybuchy, muzykę i inne tego typu, no to wtedy uruchamiamy sobie tym przyciskiem specjalny tryb, jak ja to nazywam trybem basowym, i niskie tony faktycznie będą tutaj aż trząchać nam głową w niektórych momentach. Jak troszkę mocniej podbijemy sobie głośność, usłyszymy jakiś wybuch, to poczujemy naprawdę wibracje, mimo że tutaj przecież żadnych wibracji tak naprawdę nie ma, bo żaden taki system się nie pojawił.
Także do gier akcji z tym trybem naprawdę jest to rozwiązanie świetne, rozwiązanie, z jakim się jeszcze nie spotkałem. Dla efektownych filmów akcji też możemy sobie takie słuchawki kupić. Ale gdybyśmy chcieli zagrać sobie w Counter-Strike'a, w Call of Duty na przykład, i chcemy sobie zagrać tak na poziomie troszkę bardziej wymagającym, żebyśmy słyszeli przeciwnika, no to wtedy zalecałbym, by ten tryb wyłączyć, bo jednak przełączyć się na tryb dwóch przetworników, tak by bas zbyt mocno do nas nie dobiegał. I wyobraźcie sobie, że jak na słuchawki tej klasy do e-sportu, no moim zdaniem będą w zupełności wystarczające, chyba że nastawiamy się, że będziemy chcieli słyszeć przód, tył, góra, dół. No wtedy już jest niestety trochę gorzej. No ale, czy ty spotkałeś się z takimi słuchawkami dotychczas, które przód, tył, góra, dół dają także idealnie słychać? No nie, wszystko to bazuje raczej na doświadczeniu. Myślę, że tu faktycznie potrzebne były co najmniej cztery głośniczki, cztery na jedno ucho oczywiście, żeby to dało radę usłyszeć tak bardzo dokładnie, ale no w słuchawkach za tę cenę oczekiwałbym, że da radę odróżnić przynajmniej górę od dołu. Da, odróżnić da radę, ale nie poczujemy super precyzji, nie poczujemy odległości też przeciwnika przód, tył, góra, dół, ale lewo, prawo, moi drodzy, już odległość naprawdę możemy sobie, nawet jak jesteśmy troszkę niedoświadczonym graczem, bardzo dobrze jakoś tam sobie w głowie ułożyć, pograć parę mapek i wyczujemy wtedy to w tych słuchawkach. Także lewo, prawo działa jak należy. Mimo wszystko, gdybyśmy włączyli tryb basowy w takiej grze jak CS chociażby, no to wtedy nam by to trochę doskwierało. Byśmy gdzieś tam wybuch dalej usłyszeli, poniósłby się po mapie i byśmy nie usłyszeli przeciwnika, który jest gdzieś tam bardzo, bardzo blisko nas. Mimo wszystko, tak jak mówiłem, są to słuchawki bardziej do muzyki. Dzięki temu, że mamy ten tryb basowy, chociaż to słuchawki dla graczy. Jeżeli lubimy elektroniczne brzmienia, a jak widzieliście na kanale Git, często puszczamy takie elektroniczne brzmienia, no to wtedy te niskie tony zdecydowanie będą się przebijać. Gdy wyłączymy ten tryb dodatkowych głośników, mocniejszego uderzenia basu, no to wtedy już faktycznie aż tak agresywnie nie będzie. Ale minus tych słuchawek jest taki, że niestety, ale w muzyce trochę nam się za mocno odcinają średnie tony, których po prostu nie ma. Nie wiem, zaraz chciałbym to sprawdzić. To znaczy, dobra, są, ale oczekiwałem, że daj troszkę mocniej usłyszymy. Zobacz. W tej chwili masz tryb bez dodatkowego uderzenia basu. Łysy nas nie słyszy pewnie. Przełącz sobie. Zobaczymy teraz jego opinię. My na razie tutaj słyszymy, że na pojedynczym trybie już tutaj ciszej ten głos do nas dobiega. Nie tylko bas. Ogólnie zwiększa się głośność, bo widać, że cały ten drugi przetwornik pracuje i wszystko gra głośniej. I w muzyce zdecydowanie przyjemniej jest na tej opcji włączonej. Czyli z podwójnymi przetwornikami. Na podwójnych przetwornikach, zdecydowanie tak. Ale nie masz wrażenia, że tego środka jakoś tak za bardzo nie czuć? Niskie, wysokie tony faktycznie są. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jak włączymy ten drugi, zestaw głośników, to robi się troszkę bardziej przestrzennie. No to prawda. I w grach też robi się troszkę bardziej przestrzennie, tylko mówię, niestety, chociaż w CS-ie robi się bardziej przestrzennie, to jest za dużo basu i nie wszystko usłyszymy wtedy przez to. No bo w CS-ie akurat im mniej basu, tym lepiej tak naprawdę, ale jeśli chodzi o jakość muzyki, to mnie się podoba, no też muzyka, którą puściliśmy, nie jest jakoś super wymagająca, więc ona brzmi dobrze. No ale tak jak mówisz, mogłoby faktycznie tego środka być więcej, bo przede wszystkim bas i te najwyższe tony się rzucają. Pierwsze w ucho, środek troszeczkę jest wycofany. Słuchawek gamingowych w naszym życiu przetestowaliśmy już całą masę podczas działalności kanału Git, jak i przed. Ale słuchajcie, no. Niestety Tiamaty, chociaż korzystam z nich z przyjemnością, pozostawiły po sobie mieszane uczucie. Dlaczego? Dlatego, że są za drogie. Najzwyczajniej w świecie są za drogie. Oferują naprawdę wiele. Oferują solidne, fajne wykonanie. Mi się ten schludny design podoba. Ten nienachalny design. Bardzo wygodnie leżą. Bardzo dobrze tłumią. Mamy też komfort podczas długiego użytkowania. No i mamy możliwość korzystania z przewodu czteropinowego, trzypinowego. Jak chcemy sobie rozdzielić, mamy wygodną regulację
tutaj głośności czy wyłącznika mikrofonu. Niestety mikrofon mógłby być troszkę lepszej jakości. I chociaż mamy to mocne, naprawdę solidne uderzenie basu, no to muszę się z Tobą zgodzić, Panie Danielu, że słuchawki dużo tańsze, które są przeznaczone do muzyki, charakteryzują się lepszą jakością basu, który jest głębszy, bardziej sprężysty, jak Ty to lubisz mówić. Tutaj, jak na słuchawki gamingowe, bas jest świetny. I ciężko w słuchawkach gamingowych znaleźć taki bas, jak w Tiamatach od Razera. Jeżeli nam nie wierzycie, to może gdzieś w sklepie sami sobie odpalcie, czy to muzykę rockową, czy coś klubowego. Będzie to brzmiało naprawdę wyśmienicie, z podbiciem basu, rzecz jasna. Jak się nastawiamy na środek i na inne brzmienia, no to niestety tego troszkę będzie brakować. Niezła przestrzenność, mimo tego, że to jest system 2.0 tak naprawdę, a w sumie to 4.0 albo 2.2.0, o, to by nawet chyba dlatego jest 2.2 tutaj w nazwie, bo czujemy też większą głośność, czujemy bardziej przestrzenność, jak uruchomimy ten drugi tryb działania głośniczków, 50-milimetrowych przetworników, które znalazły się we wnętrzu. 450, 550 zł, no to jest moim zdaniem trochę za dużo, płacimy za markę. Chociaż słuchawki są fajne. Dla mnie jeden podstawowy problem jest tych słuchawek, że one same do końca nie wiedzą, w której części chcą być. Czy chcą być słuchawkami dla gracza e-sportowego, czyli takiego, który będzie grał w CS-a i niepotrzebne mu są basy, tylko precyzja. Dla gracza, nazwijmy to takiego casualowego, singleplayerowego, który chce efektownie pograć, czy dla człowieka, który chce posłuchać dobrze muzyki. No i to jest największy problem, bo płacisz dużo, nie mając tak naprawdę maksymalnej możliwej wydajności w żadnej z tych kategorii. Tak, do każdej będzie się nadawał. Tak, do ten każdej model będzie dobrze, ale w żadnej nie będzie najlepiej. No i właśnie tutaj sobie wzięliśmy dla porównania coś, co na pewno zadowoliłoby graczy CS-a. Są to już dość stare słuchawki Plantronixy RIG 500E, które basów co prawda może jako takich wielkich nie mają, ale do CS-a są naprawdę świetne, są lżejsze, są bardzo dobrze pozycjonują, no i mają dwa zestawy nie nakładek, tylko dwa zestawy pełne muszli. To jest ciekawy mechanizm, ale test możecie zobaczyć na naszym kanale. Obejrzyjcie nasz test, tak. No a za to jeśli chcecie poczekać na coś nowszego, już niedługo, zestaw naprawdę dobrej marki, jeśli chodzi o audio. Sennheiser GSP500, czyli najtańsza z propozycji gamingowych od Sennheisera, bo wiadomo, jest to firma, która przede wszystkim do muzyki, ale stworzyli coś dla gracza i już wkrótce to dla Was przetestujemy. One kosztują około 450 zł, czyli to jest podobna półka cenowa, co testowane Tiamaty od Razera. Mm-hmm. Te są jeszcze tańsze. Przepraszam, że Ci przerwę, w tej chwili około 380 zł za Plantronixy. Tak, te są tańsze, ale są stare. No, decyzja należy do Was, jeśli chcecie mieć coś na topie, coś znanego wśród youtuberów i wśród widzów YouTube'a, no to Razer na pewno trochę szpanu doda, nie? No, trochę jest to marka, to jest jak Adidas wśród dresików, no. Tak mówmy jest, się. Dokładnie, no ale to już decyzja należy tylko i wyłącznie do Was. Jeszcze mi jedna alternatywa wpadła do głowy. Jak chcecie coś jeszcze tańszego od Razerów, coś co też będzie dobre w muzyce i w grach, również e-sportowych, śmiało możecie zainteresować się HyperX-ami Cloudami. Czy to pierwszą generacją, czy drugą. Są jeszcze inne różne modele, naprawdę interesujące. Może w końcu Cloudy jakieś pojawią się na naszym kanale, bo trochę ich mamy, ale to też jest temat na inną, dłuższą rozmowę. Razer Tiamat 2.2 V2 na kanale Git, gracze i testerzy. Dobre słuchawki. Dobre słuchawki, ale trochę niestety za drogie. Warto posłuchać przed zakupem. Naprawdę warto posłuchać, bo tutaj już każdy indywidualnie powinien to dobrać. Dajcie znać, czy może macie takie Razery, może inne Razery, albo z jakich słuchawek korzystacie dla graczy. Dajcie znać w komentarzach. Czekamy na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć. Yo. Jest git. Pod kołdrę wszedł. Pod kurtkę. Tylko głowa mu wystaje. Coś ścisnął w ogóle, czy... Panie, nie ogarniam tego, co tu się dzieje w ogóle? Spotify. Dziękuję.